Jak jest droga w Japonii, ale i tak jest wąska. Nie no, jak, bo ustaliliśmy, jak Tania mieszka w ro... Czekaj, jak Tania mieszka w USA, to jest niedroga, ale nie jest już Tania, nie może nazywać się Tania. Wtedy jest niedroga. Bo każda droga kończy się na Biedronce. Ładna. Dobra, powiększę kamerkę, żebyście widzieli moje zmarszczki. Ło, tu mamy nawet ten, coś pod maską. O Jezu, co to jest? Trzy cylindry? Nie no, chyba nie. Malutkie to chyba. Zaraz zaproszę osoby z grupy, spokojnie. Co to jest? Droga w Japonii jest wąska, więc jest tania. No bo ustaliliśmy, że droga w Stanach Zjednoczonych jest szeroka, czyli tania jest wąska. Ale z kolei droga w Japonii jest i tak wąska. Ale drogi w Japonii też czasami są szerokie. Jego zmarszczki są tanie, bo są małe, a brwi są drogie, bo są szerokie. What the fuck? Jak Tania mieszka w rowie przy drodze, to nadal jest Tania, czy już jest droga? Nie no, jak mieszka... Nie no, to wtedy już nie jest droga, na pewno. Tu mamy jakiś bodkit. Co to jest? Jo, piórniczo, ale mnie zgniotło. Zobaczmy. Ja myślałem, że to będzie jakiś paskud, a tu patrzę... Tu jakiś hardcore. Dobra, wychodzę z sesji, żeby tam wszyscy podłączali. Zaraz sobie dorobię tą Hondę. Jaki szeroki dzban, ty! Oj, ma kierownicę po prawej stronie, czyli tylko kobiety mogą prowadzić ten samochód. Dobra, bo kobiety zawsze siedzą po prawej stronie w samochodach. Wielkanoc to jest dzień, gdzie dzień jest mały, a noc jest duża. Guzik, prawda? To Wielkanoc powinna być na gwiazdkę, a gwiazdka powinna być w Wielkanoc. Ktoś całkowicie to pomylił. Piękny ciwić, nie? Powinno być tak, że Wielkanoc jest na gwiazdkę. Droga jest droga, bo jest droga. No tak. Widziałeś kiedyś tanią drogę? W sumie ja widziałem. Wysypano jakiś tam szutr i wiesz, ubity nogami, kurde, przez nie wiem, Azjatki. Dobra, instalujemy to. Będziemy, nie wiem, czy driftować. Ja normalnie będę jeździł tym samochodem. Jeszcze jakieś malowanko. Zlot hatchbacków robimy, przypominam. Więc musi być, wiecie, adekwatnie. Ja jestem ciekawy, co tam wybierzecie. Hatchbacków mamy tutaj bardzo dużo w tej grze, chyba. Nie, no jest trochę ich tam. A właśnie, jak jest patrol drogówki, to co wtedy? Drogówka jest droga, czy jak? Właśnie, drogówka chyba jest droga. Jak to jest? Musimy to ustalić. O, zrobimy ten camber. Maksymalny jaki się da. Teraz tak. Nie wiem, coś tutaj nazmieniam. O, zrobimy na sztywno całkowicie samochód. Będzie podskakiwał na najmniejszym listku. No i dobra, niech będzie taki. Porobiony jest. O kurde. Jedziemy na zlota. Dobry ten samochód jest. Co wy mówicie, że on słaby? Da się go porobić. Czy Cadillac może dachować? Dachować może tylko kod dachowiec. Chevrolet. Chevrolet. Chevrolet jest zwijany, bo Chevrolet. A Chevrolet sprzedaje rolety, czyli można powiedzieć, że jest zwijany. Jego interes jest zwijany. Chevrolet zwija interes. Takie żarty najlepsze są po jakimś piwie chyba. Zapytam się koleżanki, czy jest tania. Tylko jak się zapytać? Co mam powiedzieć? Ale głupio się tak zapytać dziewczyny, czy jest droga, czy jest tania, nie? To jest tak nieładnie. Paradoks wszechświata. Sraczka rzadko, a często. To ja znam inne. Jak miłość się dzieli, to się ją mnoży. Powiedz koleżance, że jest droga, to zrównasz ją z asfaltem. Mam powiedzieć koleżance, że jak jest droga, to zrównam ją z asfaltem?
Czekaj, bo tu jest jakieś gospodarstwo. Gdzieś tutaj jest. O, tu robimy zlot. Jest oświetlenie jakieś. O, farming simulator, kurde. Dobre, jest jakiś plac, utwardzone to jest nawet. Patrz, patrz, może tu da radę wjechać. Doskonale, patrzcie jaką miejscówę ogarnęliśmy. Ja pitole. Patrz na to. Zlot hatchbacku. Tylko nie parkujcie tak za blisko ściany, bo chcę was zobaczyć od tyłu mniej więcej. Może to dziwnie zabrzmiało, ja tu nie... Nie, dobra, ja tu nie stoję. Chcę was zobaczyć od tyłu. Nie stójcie za blisko ściany, kurwa. Na taniej drodze się ustawiliśmy. Tania droga. W sumie tak, bo to tania droga, jakaś taka z płyt betonowych czy coś. Dobra, jest ten mój chip, to jest Honda Civic. Honda Civic RS, 3-cylindrowa. Tu mamy, ale bardzo fajny golfik. Strasznie mi się podoba. Porobiony. Czy on ma nawet na 4 kółka? Chyba tak. Jak sobie wygląda Clio z oponką na górze. To prawie taki samochód tego. Jak on miał? Jasia Fasoli, nie? Tu mamy Hondę, która na VT-ku już wchodzi na obroty. To jest fajne w tych Hondach, że w Fordzie odwzorowany nawet jest ten moment, kiedy wchodzi w... kiedy włącza się VT-ek. Czyli kiedy te krzywki tam coś zmieniają swoją geometrię, coś tam się ten... I te VT-ki wtedy się palą. Znaczy i szybciej jadą. Tu mamy Fiestę. Kolejnego hatchbacka, już takiego nowoczesnego. Fiesta ST. Podoba mi się ta Fiesta. Taki zgrabny, mały chip na zakupy. Tu... Co to jest? Hyundai. Okej, okay. Hyundai spoko. Ostatnio bardzo fajne te Hyundai'e robią. Tylko tył taki dziwny. Wygląda jak karaluch trochę, nie? Jakiś Hyundai... Nie wiem, jakiś Hyundai. Nie, to jest trójka. Jaka dwójka? To jest trójka. Silnik VR6. Dziewczyna jest droga, bo prowadzi przez życie. Ej, jak ja komuś powiem te teksty, to mu to rozwali głowę. On nie będzie wiedział, co ze sobą zrobić. Ja pierniczę. Dobra, Golf trójka. Z fajną dosyć felgą, ale spoiler taki, nie? Można by na nim postawić, nie wiem. Coś można by na nim postawić. Focus RS w wersji... Ja nie wiem, jak on zrobił te koła, że są takie wklęśnięte. Okej, okay. Co my tu mamy? Audi, RS3 chyba. Bardzo fajne Audi. Pięciodrzwiowe. Takie ucięte kombi. Fajny samochód. W sumie... O, tu masz grzecho samochód. Taką furę sobie kup. A nie jakieś tam RS8 byś chciał od razu. Team Grzecho. Dosłownie, Team Grzecho. Team Grzecho. O, tutaj mamy pierwszego chyba Francuza. Tak. Pierwszy Francuz, więc... Od razu tam... Jak kupujecie jakiś francuski samochód i otwieracie tą osłonę słoneczną tutaj na górze, to tam od razu macie numer do straży pożarnej. Żebyście nie tracili czasu, nie? To jest akurat wersja rajdowa, więc z tego Citroena niewiele zostało. Ale tak jest. No Grzecho, ty RS8 musisz kupić. Bo takie RS3 będzie dla ciebie za małe, no. Także tutaj w tym samochodzie to jest. Jakby wziąć go do Fordzy Visty, to tam można by było chyba nawet sprawdzić, nie? Podoba mi się ten samochód. Przypomina mi z GTA jakieś auto, z GTA Vice City. Nie pamiętam, Deluxo się nazywało w Vice City. Tam mi się niespecjalnie podoba ta Civic, nie wiem jak wam. Taki kurde, takie mydełko, nie? Taka mydelniczka, nie wiem. Ale spoko. Ryba baba, ryba baba. Ale bardzo, przyjechało dosyć czyste, chyba najładniejsze malowanie, bo nie ma malowania. Ale te nowe Civic są bardzo ładne, podobają mi się. A ty co tu, Preludę masz? Nie wiedziałem, że Preluda jest w tym. A to nie jest hatchback.
wynocha z tym. To nie jest zlot, to jest zlot na hatchbacku. A nie dla jakiejś... Czekaj, co to właściwie jest? Co ten Golf tu robi? Blista Compact, właśnie, to jest bardziej Blista Compact, nie? Deluxe of Vice City chyba też było, tylko inaczej wyglądało niż w tym, niż w piątce. Ej, to jest hatchback czy nie? To jest hatchback? To jest sedan. Jest w kategorii hatchback. A ja tak nie mogę. Za bramę, bo odkoluje. Odezwał się Piotr Rolnik. Właśnie, to jest farma tego, Piotra. O, tu ma kiszonkę, zobacz. Nie da się na to wjechać? Musimy je ogarnąć. Tu się coś da fajnego zrobić. To jest fajna miejscówka, kurde. Zobaczcie, jaką miejscówkę dzisiaj odkryliśmy. Przynajmniej ja odkryłem, nie wiem, czy wy ją znaliście, czy nie. Ale jaka miejscówka w ogóle na zlot, nie? Zarypiasta. Aha, bo oni chcą zdjęcie zrobić. Dobra, to jedziemy... Jedziemy fotę zrobić sobie. Ustawmy się tu jakoś wszyscy i zróbmy sobie na farmie fotę czy coś. Spokojnie, no wszyscy się zmieszczą chyba. Bardziej coupé niż hatchback. No właśnie też tak myślę, że to bardziej coupé jest. Niż hatchback. Coś tam nie pasuje z tą dupą. Ej, no chwileczkę, no moje drzwi się zaraz powyginają. Dobra, chodźmy z tej wioski na ten. Na jakiś asfalt czy coś. A tu ładny wyjazd jest w ogóle stąd. Ej! Farmik w grafice Forzy, no. Dobra, czekajmy na wszystkich, niech tu się wszyscy ładnie zbiorą. Nie wiem, czy się zmieścimy tymi hatchbackami. Dobra, uwaga. Dobra, zobaczę, czy... Nie wiem, czy... się trochę tu wepchaliśmy. Nie, no co to za zdjęcie, musimy jeszcze raz. Kupę to się robi, ale wy jesteście śmieszni. No chodzi o nazwę, typ samochodu. Boże! Jeszcze raz musimy zrobić zdjęcie, no bo tam tu jest za wąsko, my się tu nie mieścimy. Aj! Dobra, kawałek dalej. Nie, no musimy na jakąś szerszą drogę pojechać. Chodźmy gdzieś, gdzie jest szerzej. Jak się tam pchają? Spokojnie! Zaraz zrobimy zdjęcie, no. Auta miejskie, hatchbacki. O, robimy zdjęcie. Tu jakaś lampa, no ludzie. Postarajmy się, ja wiem, że jest ciężko. Okej, okay. Spróbujmy. O, zleciały się mamuśkowe samochody. To jest ciekawe, że Preluda jest w tym, w hatchbacka. W sumie to jest taki chyba hatchback trochę. A to jest hatchback? No, no dobra, no to może być też hatchback. Ktoś tam daleko chyba pojechał. Zaraz, coś mi tu kurde nie pasuje. Zaraz wam coś pokażę. Dobra, zlot hatchbacków, robimy fotałę. Cyk. I teraz patrzcie na to. Gdzie on ma tablicę rejestracyjną? Ja też nie mam? Ja mam. Aha, może mu odleciała. Może ma uszkodzenia włączone czy coś. Fautek. Dobra, teraz chodźmy na jakiś wyścig i pojedziemy sobie tymi hatchbackami. O, mam nadzieję, że mu jest w klasie hatchback. Moim zdaniem lepiej jechać do Chin, bo tam jest tania i wąska. Tam... co? Dobra, startujmy wyścig po prostu. O, hot hatch, pięknie. Dobra, mam dla was pytanie. Jak się nazywa stonoga bez jednej nogi? E? Stonoga bez jednej nogi. Ciekawe. Au, 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 au. Mogłem dać napęd na cztery koła, kurde. O, Fautek się odpalił.
Inwalidka. 99 noga. 100 noga bez ptaszka. Właśnie, 100 nogi mają te? Jakieś narządy rozrodcze, jak one się tam rozmnażają? One po prostu mówią do siebie, o, dzisiaj się rozmnażamy i cyk, druga zachodzi w ciążę. Tak, ja myślę, że... 100 noga bez jednej nogi nazywa się... Dziwaczka. Co? Stonoga bez jednej nogi to kulawy Zbigniew. Kurde, Pączek, ale dzisiaj wymiatasz. To było grube. To już wszystko wiemy. Rozwiązaliśmy problem całego internetu dzisiaj. Właśnie, jaka jest definicja w ogóle hatchbacków? Ja to muszę sprawdzić. Bo tu jakaś preluda nagle przyjechała. What the fuck? Hatchback. Hatchback. Rodzaj nadwozia samochodowego z dodatkowymi drzwiami z tyłu pojazdu, umożliwiającymi dostęp do przestrzeni bagażowej i pasażerskiej. W hatchbackach drugi rząd siedzeń może być składany, co pozwala na łatwe zwiększenie przestrzeni bagażowej. Spotykane są zarówno dwu, jak i trzy bryłowe nadwozia typu hatchback. Czyli jak była ta preluda i ten bagażnik otwierał się razem z szybą do góry, to był to hatchback. Dobrze. Ale gdy macie Forda Mondeo, który ma otwieraną tą szybę do góry, w niektórych modelach tak jest, to nie wiem, który to był. Chyba te najnowsze mają tak, że się to że się tam z tyłu to wszystko otwiera. I w tym wypadku to jest hatchback? To jest bardziej liftback, nie? To taka nowa nazwa, kurde. Gdzieś tu się musi to otworzyć. Według definicji to też powinien być hatchback chyba. Albo ja coś źle rozumiem. Czekaj, gdzie tu jest ten? Tu macie Mondeo z 2015 roku. I widzicie, tu się wszystko otwiera, nie? Może będzie jakiś lepszy strzał na to. O, tu macie na przykład. O, i tu macie... Opel Insignia, Kia i zobaczcie i tutaj macie Mondeo, to jest Mondeo, to jest chyba ta Kia, to jest Insignia, nie? No to w Mondeo się tu otwiera już. No według definicji, którą przeczytałem, to też powinien być hatchback w takim razie. No ale to jest nazwane liftback po prostu. Dobra, przejechaliśmy jeden wyścig, przegrałem. Tym samochodem jest bardzo ciężko. Ale no po prostu słabo pojechałem tam. Nie ma co się usprawiedliwiać, o. Oni tu mają, patrzcie, Fiesta, kurde. Honda, druga. Ale pięknie się odwrócił, widzieliście to? Bardzo ładnie. Jaki trik, jakie triki tu walą. Kto tam jeszcze trika walnie? Tutaj mamy tego Hyundai'a. Hyundai całkiem spoko z przodu wygląda. Różnica między hatchbackiem a liftbackiem tkwi w kącie pochylenia tylnej szyby przy zamkniętej klapie bagażnika. No dobra, a... No to dlaczego... To w takim razie preluda powinna być liftbackiem, tak? A nie hatchbackiem. Jeśli patrzeć na to w ten sposób. Jak oni driftują z tym napędem naprzód, te Hondy? Nie wiem. Co to tu przyjechało? A, to Audi, dobra. Ja idę zobaczyć tą Blista Compact. To ja mam tą Blista Compact, czekaj. To jest Honda CRX. Honda jest tutaj. O, jest tu. Tylko nie porobiona. Ale tego Civic mam porobiony. Ze środka brzmi całkiem spoko, a na zewnątrz? Okropnie. Kurde, tartak. Też umiem triki walić, o. Pięknie poszło. O, lampę zahaczyłem.
Ła! Połamał mi kości. Patrzcie, jaka CRX. Fajnie wygląda ta Blista Compact z GTA Vice City, nie?